Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską, a dziś zaczniemy, drodzy Państwo, od wieści bardzo światowych, ale zarazem wieści z Polski, bo do Polski właśnie z roboczą wizytą przybył król kategorii ciężkiej, pan Oleksandr Usyk, posiadacz pasów WBC, WBA i WBO. Usyk tutaj w Polsce, w Katowicach, precyzyjnie rzecz ujmując, odwiedził pana docenta Jakuba Chyckiego, który jest jego trenerem od przygotowania kondycyjnego, motorycznego. Usyk odbył kilka testów pod okiem Jakuba Chyckiego, no jeszcze wziął udział w takim zamkniętym, w wąskim gronie spotkaniu medialnym. Niewykluczone, że jakieś obrazki z tego spotkania, z tej wizyty Usyka w Polsce zobaczycie na kanale, natomiast na razie puszczam Wam taką roleczkę z Instagrama Oleksandra Usyka, bo Usyk odpowiedział wprost Tysonowi Furymu na wczorajsze medialne zaczepki i tym razem to nie jest nagranie Usyka sprzed roku, bo na takie nagranie odpowiadał wczoraj Tyson Fury, zakręcony trochę przez fanów Usyka. To jest nagranie z dnia dzisiejszego i posłuchajcie, co Usyk miał do powiedzenia Tysonowi Furymu. Co ty tam Tyson bierz, ja moja? Dawaj masku wdziagaj, to bierzy. Koniecznie takich małych bierz tam, blad. Co ty, mi to wstyd ruch. Знаю, это будет все добро. Кубан! Yes, sir. Easy. Tutaj taka mała adnotacja ode mnie, bardziej moje przypuszczenie, że mówiąc o tych małych ludziach, których bije teraz Tyson Fury, to pewnie Oleksandr Usyk miał na myśli te osoby, z którymi mocował się na sali kopiąc Tyson Fury, a nagrania z tego incydentu były wyświetlane w mediach społecznościowych króla cyganów. A jak jesteśmy już przy kopaniu, drodzy Państwo, to Mariusz Wach też będzie kopał jak Tyson Fury, ale będzie kopał nie na sali treningowej, ale w prawdziwym pojedynku, bo Waszka po tej bolesnej porażce z rąk Mousesa i Taumy poniesionej w Wielkiej Brytanii w lipcu, teraz powróci na gali Strike King 3 w Piotrkowie Trybunalskim. No i 11 października ta gala się odbędzie i na tej gali zmierzy się z Marcinem Różalem Różalskim. Walka na zasadach K1, także żadnego parteru, ale będzie i kopanie, i bicie pięściami po głowie i innych częściach ciała. Oczywiście faworytem tej walce raczej będzie Marcin Różalski, natomiast tak pół żartem, pół serio, zobaczcie, jak w 2016 roku agresywnie worek okopywał Mariusz Wach, który ma jakieś tam w tych sportach kopanych jednak doświadczenie. Złamany obojczyk! To osłabi twój obojczyk! A my sobie teraz wracamy już do boksowania rękoma rękami i Oleksandr Usyk, o którym mówiłem tutaj wcześniej, że wizytuje Polskę, wczoraj udzielił wywiadu, takiego krótkiego wywiadu z firmy, z którą współpracuje, czyli Ready to Fight, i na kilka interesujących pytań odpowiedział. I zaczniemy sobie od pytania, czy Usyk nie obawia się, że Tyson Fury przypadkiem znowu odwoła walkę z nim i wycofa się z tej walki planowanej na 21 grudnia, to jest termin rewanżu Fury kontra Usyk. Posłuchajcie, co Ukrainiec odpowiada. Nie ma mowy, by się wycofał, bo teraz my rozdajemy karty. On podpisał kontrakt i ten pojedynek musi się odbyć do 31 grudnia. Jeśli zrezygnuje z daty 21 grudnia, to straci wszystkie pieniądze, przychody i wiarygodność. Z tą wiarygodnością Fury'ego to raczej bym tak nie szalał, bo wiadomo, że ona jest dosyć mocno ograniczona. Natomiast dobra jest taka informacja, że faktycznie ta walka musi się jeszcze w tym roku odbyć i nie będzie żadnych tutaj kombinacji. Kolejne pytanie, jakie usłyszał Oleksandr Usyk w tym wywiadzie dla Ready to Fight, to czy nauczył się czegoś nowego z tej pierwszej walki z Tysonem Furym, czy będąc z nim w ringu miał jakieś nowe spostrzeżenia, i Usyk odpowiedział: wiele się o nim dowiedziałem. To są rzeczy, które zauważyłem w ringu, a których nie da się zobaczyć, oglądając jego walki w telewizji. Także przygotowany będę jeszcze lepiej i mam nadzieję, że z Bożą pomocą pokażę znów dobrą formę. A na zakończenie zapytany, czy przygotował dla Tysona Fury'ego jakieś niespodzianki, Oleksandr Usyk odparł z uśmiechem: cukierki, torty i pyszne uściski. To jak jesteśmy przy walce Fury kontra Usyk, to predykcja Dereka Chisory z rozmowy z Talk Sportem na ten rewanż Fury kontra Usyk, i Derek Chisora stawia znów na wygraną Usyka. Posłuchajcie, myślę, że Usyk tym razem go zastopuje. Relacja Tysona Fury'ego z Sugar Hillem Stewartem wygasa. Fury nie słuchał go w narożniku między rundami i od razu polecimy kolejna opinia Dereka Chisory. O ile stawia na zwycięstwo Usyka nad Tysonem Fury'm w rewanżu, to twierdzi równocześnie, że dzisiejszy Anthony
Joshua, mimo że z Usykiem przegrał, to pokonałby go teraz w walce numer 3 i pokonałby też Tysona Fury'ego. Słuchamy Derek'a Chisory. AJ teraz znokautuje Fury'ego w 6 rundach, a Usyka w rundzie 4. Mówię wam, on ma teraz właściwego partnera do tańca, właściwego trenera. To jest predykcja Derek'a Chisory, nie będę z nim dyskutował, bo on jest w boksie lepszy ode mnie, natomiast no, zdaję sobie sprawę, że te predykcje i humory i poglądy na mocarność niektórych pięściarzy, wszystkich pięściarzy generalnie, bardzo się często zmieniają w zależności od jednej pojedynczej walki. Pamiętacie, przed walką Fury kontra Usyk większość twierdziła, że Fury jest raczej faworytem. Usyk ma szansę, natomiast jest za mały i tak dalej, i tak dalej. Teraz nagle większość osób twierdzi, że Usyk znów pobije Tysona Fury'ego i to jeszcze wyraźniej niż w pierwszej walce. Pamiętacie, co było z Joshua? Joshua po przegranych z Usykiem, niektórzy mówili, że to koniec kariery, że nic wielkiego nie osiągnie. Potem były te słabe kolejne walki na odbudowanie, nawet z Helniusem się męczył, bodaj rund 7. Natomiast teraz znów w oczach niektórych jest najlepszym ciężkim globu. Czy faktycznie najlepszym? Zobaczymy. Pierwszy krok w tym kierunku musi wykonać 21 września na Wembleyu i tam się zmierzy z Danielem Dubois. I to ostatnia opinia od Derek'a Chisory, bo Del Boy twierdzi, że Dubois nie podda się w walce z Anthonym Joshuą, że będzie walczył do końca. Nie podda się, jak się poddał z Usykiem, nie podda się, jak poddał się w walce z Joe Joyce'em. To jest nowy Daniel Dubois, twierdzi Derek Chisora. Walka z Filipem Hrugowiczem, zdaniem Brytyjczyka, tego dowiodła i to będzie walka do ostatniej kropli krwi z Anthonym Joshuą. I kończymy tę prasówkę newsem z niższej kategorii wagowej, ale z bardzo interesującej z polskiego punktu widzenia, z kategorii junior ciężkiej. Wczoraj oficjalnie potwierdzono to, o czym mówiło się od dłuższego czasu, czyli że 16 listopada dojdzie do unifikacji w wadze cruiser z udziałem czempiona WBO, czyli Chrisa Blama Smitha, i czempa WBA, czyli Gilberto Zurdo Ramireza. To wszystko 16 listopada na gali Latino Night w Riyadzie. Ciekawe rozwiązanie. Pamiętamy, że teraz 12 października z Jackiem Masajem bił się będzie czempion IBF kategorii Cruiser, czyli Jay Opetaje. No i Turki Alszek pewnie planuje w przyszłości zrobić unifikację, czyli walkę o 4 mistrzowskie pasy. Tam poza równaniem jest na razie pas WBC i dobrze dla Polaków, bo Michał Cieślak zmierza przez eliminator do walki o pas WBC i miejmy nadzieję, że ten pas WBC nie zostanie wciągnięty do tej unifikacji, zanim Michał do tego mistrzowskiego szotu dojdzie, ale najpierw będzie musiał wygrać eliminator, który pewnie w październiku w Zakopanem. A jeszcze a propos Gilberto Ramireza, który jest czempem WBA, i Chrisa Bielawansowa, który jest czempem póki co federacji WBO, to tam Dorticos miał się bić z Gilberto Ramirezem, natomiast dogadał się jego obóz, zgodzili się na odstępne, mówią, że są zadowoleni, przyjęli dużą kwotę za to, żeby nie walczyć jako obowiązkowy pretendent teraz Gilberto Ramirezem. Odstąpili, pozwolili na walkę z Chrisem Bielawym Smithem i podobno mają obiecaną walkę potem ze zwycięzcą tego pojedynku, czyli Juniel Dorticos miałby walczyć ze zwycięzcą starcia Ramirez kontra Chris Bielan Smith, ale coś mi się wydaje, że jak Turki Alszek będzie chciał doprowadzić potem do kolejnej unifikacji, czyli walki z Jayem Pytają, ewentualnie z Jackiem Masa, no to Juniel Dorticos znowu dostanie propozycję, żeby odstąpić od walki i kolejne pieniądze za niewalczenie. Ale zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Na razie potwierdzone jest, że 16 listopada w Riyadzie pojedynek Chris Bielan Smith kontra Zurdo Ramirez o pasy WBA i WBO kategorii junior ciężkiej. W tej prasówce wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Buongiorno. Pasión.